Wielu z nas, żeglarzy, zapewne zna jezioro Nickie. Dzisiaj jesteśmy w porcie Mazury, w Krzyżach. I przed naszą kamerę zaprosiliśmy Jurka i znanego wam Tadeusza. Opowiedzą wam o swojej przygodzie żeglarskiej. Nie tylko na tej łódce, na której teraz obecnie są, ale i o takich czasach, w których takich łodzi jeszcze nie było. Zapraszamy i oddajemy głos. Może ja zacznę, Jurku? No, zaczynaj. Siedzimy na łódce, która przez 20 lat była moją łódką, a teraz od 3 lat jest łódką Jurka. Łódką, którą i ja, i Jurek bardzo kochamy. Jak widać. I nadal na niej czasami razem żeglujemy, co jest dla nas ogromnie miłe, bo mimo, że właścicielem już nie jestem, to mam przyjemność czasami chwytać Rupert w rękę. Jurek wtedy ma prawie wolne i kontynuujemy przygodę. Ale przed naprawdę wielu laty, bo to było jeszcze w ubiegłym wieku. Lepiej nie mów przed ilu. Jeszcze w ubiegłym wieku mieliśmy inne łódki. Jurek miał Oriona. Żeglarze znają tą łódeczkę. Bardzo stara konstrukcja francuska, którą w Chojnicach produkowano u nas później. A ja miałem Fokę 4. Konstrukcji Pieśniewskiego. Małe, zwinne, fajne łódeczki. I wpadliśmy na pomysł, który bardzo nam się wtedy spodobał i był chyba czymś nowatorskim jak na tamte czasy. Mianowicie z jeziora Nickiego popłynąłem do jeziora Bełdany przez śluzy, potem Bełdanami do Mikołajskiego, przez Śniardwy, przez kanał Jegliński, przez jezioro Roś, Pisę, Narew do Wisły. Tam na Wiśle po wypłynięciu z Narwi zaczekałem na przyjaciół, którzy przypłynęli w dwa jeszcze jachty. To był Jurek i Grzegorz, którego tu między nami w tej chwili nie ma. I razem w trzy jachty płynęliśmy na północ. Założenie było takie, że dopływamy do Nogatu, Nogatem do Elbląga, może zahaczamy nawet o Zalew Wiślany, potem rzeką Elbląg do jeziora Druzno i pochylniami, których jest pięć, jeziorem elbląskim do Miłomłyna i tam skręcamy na jeziorak do Iławy, tak, a później można jeszcze wrócić i popłynąć przez śluzę zieloną do Ostródy. Zrealizowaliśmy tą przygodę, ale to nie była przygoda, jakiej się spodziewaliśmy, bo po drodze spotkały nas takie rzeczy, o których jak opowiadamy, to aż nie dowierzamy, że nam ludzie wierzą, prawda? Bo raczej nie wierzą. Dlatego, że trudno uwierzyć w takie przygody, ale dajemy słowo, że tak było. I może niech Jurek opowie o dwóch tragicznych, jak się wydawało w zakończeniu, jednak okazało się, że tragiczne nie były, bo po pierwsze poradziliśmy sobie, a po drugie uodporniliśmy się na pewien rodzaj owadów, który okazał się dla nas chyba największą przygodą życia. Opowiedzmy może o tej pierwszej przygodzie, czyli nawałnicy, która spotkała nas na Zalewie Włocławskim. No dopływając, właściwie byliśmy już w Płocku, kiedy z dala usłyszeliśmy szum jak gdyby drogi albo autostrady. No każdy, nikt nie spodziewał się z tego, że co za chwilę może nastąpić. Nad horyzontem unosiła się wstęga jak gdyby dymu, który po jakiejś pół godzinie, godzinie okazał się rojem jętek zielonych w ilości, no właściwie nie bilionów, bo to były nie miliardy, ale biliony chyba. Straszna duża ilość, która no, po pewnym czasie, pod wieczór zaczęła opadać na nas w ilościach, no na każdym jachcie była jakaś 10-centymetrowa powierzchnia tych jętek. Chodząc po nich między palcami nam wyciskaliśmy zieloną maź. Cuchnącą, bo to się psuło natychmiast. To było coś strasznego. Nawet nie było sensu płukać tych jachtów, bo na całym zalewie warstwa tych jętek była dokładnie taka sama jak na jachtach, więc zostawiliśmy to do rana. No i rano parę godzin walki z tymi owadami, już nieżywymi, no bo jak wiadomo jętka żyje jeden dzień.
No popłynęliśmy dalej. Ale tak, ale przedtem musieliśmy wyprać żagle, bo żagle też były brudne, niestety, od tych jętek. Z bakis wyciągaliśmy, czym się dało, cuchnącą mazię, a mój pies, wypuszczony na brzeg, nie chciał wyjść na brzeg, bo po tej mazi nie chciał chodzić. Ale to była tylko jedna przygoda na Włocławskim. Przeżyliśmy jeszcze coś. Wiatr, ósemkę z północy. Opowiedz o tym. Wypływając właśnie na zalew, tak jak Tadeusz powiedział, zaczęło wiać dosyć porządnie. Bardzo porządnie. I w pewnym momencie zrobiła się tam taka fala, że ja uważałem, że to jest niemożliwe, żeby była aż taka fala na takim małym akwenie. No to 20 km się rozpędzała. No tak, ale w sumie wąskie gardło. No rzucało tymi jachtami jak pies szmatą. Ale przeżyliśmy jakoś. Gdy patrzyliśmy jeden na drugiego, to widzieliśmy sobie nawzajem dna jachtów i miecze. Tak nas wyrzucało. Kiedy już dopłynęliśmy do brzegu po bardzo długiej walce, byliśmy tak zmęczeni, że nie chciało nam się z sobą rozmawiać, tylko kolega Grzegorz pokazał mi palcem na wantę w moim jachcie. Okazało się, że wantę mam urwaną. Gdybym zrobił zwrot, że runąłby masz. Na szczęście zwrotu nie zrobiłem, nieświadomie zresztą. I tak więc teraz po latach, przecież tyle lat żeglujemy. Jurek kilkadziesiąt lat, ja kilkadziesiąt lat. I tak naprawdę takiego czegoś na wodzie chyba ani ty, ani ja potem nie przeżyliśmy. Ja pływam prawie 40 lat i takiej fali tu na Mazurach nie widziałem. Więc to było coś niesamowitego. Dlatego wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żeby na rzece, no bo w sumie to się tam zaczynał dopiero zalew, żeby była taka fala. I ta fala była wyższa niż nawet największe sztormy na Śniarwach. Gdzie na Śniarwach największa fala, jaką właściwie zanotowano, dochodzi do 1,5 metra. To już przy bardzo silnych wiatrach północnych. A właśnie północno-zachodnich lub zachodnich, tam ta fala była wyższa. Nas wyrzucało po prostu w powietrze. Myślę, że to może być taką jakby przestrogą, takim ostrzeżeniem nawet dla tych wilków morskich, którzy mają dość duże doświadczenie, że zawsze na wodzie może coś zaskoczyć. Zawsze. Bez względu na akwen. Tak, bez względu na akwen. Na szczęście doświadczenie trochę pomaga. Trochę.